partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No to jest straszne, to jest straszne. Także ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy szukać we wszystkim naturalności. A jeśli z jakiegoś powodu nie idzie, no to wtedy z rozwagą podejść do innych rozwiązań. I powiem tak, jeśli ktoś ma cierpliwość, jeśli komuś zależy na holistycznym podejściu, to zdecydowanie uważam, że naturalnymi metodami naprawdę można dużo osiągnąć, ale właśnie naturalnego wyglądu. Czyli osoba, która na przykład ma 50 lat, będzie wyglądała może na kilka lat młodszą, albo być może, bo tutaj sobie też trzeba zadać pytanie, a może będzie wyglądała właściwie na swój wiek, zgodnie z założeniami genetycznymi, bo na tyle o siebie zadba, że będzie wyglądała autentycznie dobrze na swoje lata, a nie, że siebie odmłodziła. Tak. Tak? Więc tutaj to pytanie by sobie trzeba było postawić. A jeśli z jakiegoś powodu chcę bardzo, bardzo inaczej wyglądać i naprawdę nie chcę mieć żadnej zmarszczki w wieku 50 lat, to wydaje mi się to być trudne, aczkolwiek nie powiem, że niemożliwe, no bo być może akurat u danej osoby tak będzie, ale też zawsze to jakby podkreślam i sobie zadaję pytanie, czy ja będę chciała całe życie wyglądać, jakbym miała 20 lat? I nie, ja nie chcę. Ja nie chcę wyglądać. Ja może na przykład, bo często słyszę, że jestem odbierana jako osoba młodziej wyglądająca niż mam te swoje 45 lat. No ale mimo wszystko myślę, że nikt mi nie da 20 lat i ja bym tak nie chciała. Dlaczego? No bo sobie zadaję pytanie, czy ja na przykład w drugą stronę chciałabym, żeby moja babcia, która dzisiaj ma 97 lat, czy ja bym chciała, żeby ona wyglądała na 50? No byłoby to dziwne. No nie, no jest babcią. Jest babcią, nie? Więc bez przesady. Także tutaj gdzieś mam wrażenie, my się w tym wszystkim gubimy. My się gdzieś w tym wszystkim gubimy i zaczyna to być po prostu zwyczajnie no chore. A delikatnie mówiąc, zwyczajnie nienaturalne. I to już jest kwestia wyboru, którą ścieżką chcemy iść. No bo jeżeli ktoś za wszelką cenę chce faktycznie wyglądać super młodo, nie chce mieć żadnej zmarszczki, dla niego jest medycyna estetyczna okej, to ja też powiem okej, to jest twoje, rób tak. To nie jest też tak, że ja będę po prostu każdemu teraz krzyczała, słuchaj, przestań. Ale też no, kolejny raz jakby wrócę do tego, że też bym nie chciała tak tutaj stygmatyzować tej medycyny estetycznej jako coś złego, bo naprawdę jest tam mnóstwo zabiegów, które mogą być fajne, które mogą być pomocne, ale no ja nie zgadzam się osobiście z wypełniaczami, nie zgadzam się z botoksem, nie zgadzam się też z, jeśli chodzi o różnego rodzaju nici, bo uważam, że to są mocne ingerencje i one cały czas nie rozwiązują problemu. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.